Słuchajcie, moje drogie panny, rozłożę dla Was tutaj wróżbę noworoczną. Co u Was się wydarzy w 2021 roku? Jaki przekaz dla Was ma energia? Także na co powinniście zwrócić uwagę? Czego się wystrzegać? Moje drogie panny, jeżeli będzie Wam się podobać czytanie, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Zapraszam również na czytania prywatne. Poniżej jest link, jak się ze mną skontaktować. Również na moim kanale jest nowa opcja Wesprzyj. Jeżeli ktoś ma ochotę, to serdecznie zapraszam zaglądnąć tam, ponieważ są dla Was różne opcje, darmowe, gratisowe wróżby, także myślę, że warto. No i co, drogie panny, zaczynamy. Zobaczymy, co nowy 2021 przed Wami tutaj odkryje. Także zaczynamy, oczyszczamy energetycznie pomieszczenie z wszystkiego złego. Niech mój Archanioł Stróż, bogowie powietrza, wody, ognia i ziemi połączą się z Archaniołem Wszechświata. Niech mi powie, co czeka panny w 2021 roku. Jaki przekaz mają karty noworoczne dla panien? Panny 2021. Jaka energia się będzie kryła dla Was w tym roku? I już patrzymy. Panny 2021. Jaka energetyka tego roku? Co ten rok przed Wami odkryje? Na co powinniście zwrócić uwagę? Czym kierować się w tym roku również? Dobrze, zaczynamy. Trochę będziecie musieli bronić siebie. I wybierać trochę w tym roku. Dobrze. No więc zaczynamy. Panny, rok 2021 dla Was. Wy wejdziecie dobrą energią, pełną nadziei. Wydaje mi się, że większość z panien będzie zadowolonych, że tak powiem, stary rok się kończy, a nowy zaczyna, że coś będzie kreował przed Wami coś nowego. No i tutaj koło fortuny, co nam mówi? Mówi, że trochę przed Wami będzie wybojów. Wy pójdziecie w 2021 roku w jakąś nową drogę, którą będziecie chcieli odkryć, ale będzie ona troszeczkę ciężka, żeby dojść nią do sukcesu i spełnienia marzeń. Będziecie troszeczkę narzekać w tym 2021 roku, że myśleliście, że może coś nowego będzie lepszego, a jednak tęsknicie za tym, co było, bo tamto jednak nie było takie złe, a chcieliście sobie coś polepszyć na siłę. No ale nic, ale Wy się wybierzecie w tą nową drogę, słuchajcie, drogie panny. Los Was tak prowadzi. No i tutaj na pewno do sukcesu będą troszeczkę jakieś tam kłody pod nogi, ale Wy spotkacie w tym 2021 roku jakiegoś mężczyznę, który Wam pomoże przezwyciężyć te różne ciężkie nowe doświadczenia. Tak jakby Wam wskazał, był to człowiek jakiś doświadczony, taki lekko oświecony, co już wie, co robi,
No i wami pokieruje i wy dzięki niemu wam się uda osiągnąć ten sukces, no w tej ciężkiej drodze, tak? Musicie uważać też w 2021 roku trochę na lekkie oszustwo, ale bardziej mi się wydaje, tak jakbyście wyprosili kogoś o pomoc, a ktoś wam jej do końca nie udziela. Chociaż to jest człowiek, który wam pomaga, to będzie taki człowiek, ale wy jeszcze kogoś tam dookoła będziecie prosić o pomoc, ale wy tej pomocy nie uzyskacie od tych osób, co wydają wam się, że zawsze może, co wam się wydaje, że zawsze możecie na nich liczyć. No nie, to będzie jakaś nowa osoba zupełnie, która wami pokieruje waszym losem. Trochę będziecie dumać nad tym wszystkim, będzie to rok dla pani takiej nauki pod każdym względem w życiu, właśnie tej nowej drogi doświadczeń, pod względem miłości, pracy, finansów i spełnienia różnych marzeń. Będą przychodzić do was wiele jakichś wiadomości, wiecie, ale pozytywnych. Wy się będziecie bali na nie otworzyć. Możliwe, że niektóre panny dostaną jakieś takie propozycje, kursy, realizacji jakichś celów, może nowe jakieś perspektywy na rozwinięcie siebie samej pod względem zawodowym, czy też innym, tak? Wy będziecie się bali w to wejść sami, bo nie będziecie doświadczeni. Ale mówię, że jakaś osoba właśnie, jakiś mężczyzna, zarówno to do mężczyzn mówię, pod znaku panny, jak i do kobiet. Pojawi się mężczyzna, który wam pomoże. Ale musicie uważać na jakieś takie trzecie osoby, które was będą trochę dominować. Nie wiem, to tak jakby z otoczenia, wiecie, jacyś znajomi czy rodzina. Tutaj się pokazuje, że nie będą wam sprzyjać, będą robili wam normalnie kłody pod nogi. Także uważajcie. Tak jakby im się do końca nie podobało, co robicie i nie byli zadowoleni, że wam się układa coś takiego, ale nie możecie na to patrzeć absolutnie. Wysłuchajcie swojego głosu serca, tego, co wy chcecie, na przykład wybrać takiego partnera, czy ten zawód, czy się rozwijać, czy coś tam innego, spełnienie jakichś marzeń, no to wy musicie patrzeć na siebie, nie na otoczenie bliskie. Tak jakby bliskie osoby wam chciały zaszkodzić w tym roku, ale mówię, ktoś się pojawi, jakiś mężczyzna, co wam pomoże, nakieruje na dobry tor, że ta nowa droga jakoś wam tam was popłynie, on was popcha, tak? Żebyście poszli dalej. Będziecie trochę mniej w tym roku ze względu właśnie na takie różne przeboje. Wydaje mi się, no takie troszeczkę stany, takie napięciowe, stresy, niewierzenie w siebie, a tutaj musicie w tym roku głównie wierzyć w siebie, tak mi się wydaje, bo taki jest przekaz z kart, żeby wierzyć w siebie, że dacie radę, nawet jeżeli coś jest ciężkiego, co wydaje się, że jest ciężko to pokonać, to nie bójcie się, idźcie, nie oglądajcie się za tym, co było, ponieważ no było jak było, może wam było dobrze, nie było aż tak źle, ale skoro życie się dalej toczy, a wy się chcecie rozwijać, no to trzeba iść do przodu. Nieraz nie ma także z górki, nieraz troszeczkę są różne właśnie wyboje w życiu, ale wy je przeskoczycie przez jakiegoś człowieka, bardzo takiego rozsądnego, a w miłości, co się wydarzy w miłości, drogie panny, mężczyźni, jak i oczywiście kobiety pod względem miłości. 2021 rok tutaj będą jakieś spotkania, będą randki. Panie spotkają mężczyznę, jak i panowie kobietę. Może być to troszeczkę taki rok
Dla jednych będzie tak, że wejdą tylko w romans, w randkowanie, a inne panny, coś im z tego wyjdzie, jakieś związki. Tylko musicie też uważać właśnie na trzecie osoby, bo tu jest właśnie, że otoczenie, grono najbliższych, komuś się nie będzie podobać, czy ten partnerka, czy ten partner, i będą tak trochę psioczyć, no i musicie nie zwracać na to uwagi, tylko się kierować swoim głosem serca. No to wtedy tą partnerkę czy partnera zatrzymacie przy sobie. Jeżeli nie, to będzie taki krótki epizod, taki romans tylko, bo nie będziecie myśleli o sobie, tego co wy chcecie, tylko co otoczenie chce, a tak też nie można. Trzeba się patrzeć, co wy chcecie, o czym marzycie. Pamiętajcie o tym 2021 roku. Także troszeczkę taki rok z przebojami będzie u was, ale nie martwcie się, wyjdziecie z opresji. Moje drogie panny, życzę wam wesołych świąt rodzinnych, takich spokojnych, żebyście nabrali siły na ten 2021 rok, na realizację waszych planów i spełnienia marzeń, oraz wam życzę takiej radości, iskry, pozytywnej energii na Sylwestra. Wejdźcie w ten rok obiema nogami i idźcie, że tak powiem, naprzód do swojego celu. Także jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam.